Siemaneczko, tutaj Venta, zapraszam was do pierwszego odcinka z serii VentaCraft, sezon drugi. Tak więc zaczynajmy. Jesteśmy na spawnie, coś tu niecoś grałem już, jakieś rzeczy tutaj mam podstawowe, jakiś dioryt, jakiś bruk, coś tutaj sobie pozbierałem. Ale jeszcze nie znalazłem tak naprawdę miejsca na osiedlenie się. W takim razie to w dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić. Znaleźć miejsce, żeby się gdzieś osiedlić. I w sumie tyle. Jeśli chodzi o spawn, to raczej już go widzieliście z filmu informacyjnego. Ale na pewno nie widzieliście bardziej tych tutaj budynków, bo nie pokazywałem wam ich dokładnie, tak więc wejdę sobie tutaj do pierwszego, do takiej świątyni. Jak możecie zauważyć, jest ona taka zarośnięta, tutaj mamy taki posąg z dwóch stron i wchodzimy. To mi bardzo przypomina taką czaszkę w sumie nawet. No i wchodzimy, tutaj jest dosyć pusto. Nie ma tutaj nic w środku, to znaczy może ktoś coś poukrywał, ale tak to nic tutaj nie ma. Jest to taki magazyn, nawet przepalarka tutaj jest, dużo piecyków. Ender chest nawet się tutaj znalazł u góry. Tutaj jakaś jadalnia, coś tutaj ten się dzieje. Tutaj można sobie usiąść. Oraz jest i też kątek, gdzie można sobie pospać. No, nawet dwa takie kąty. I tyle. Możemy już stąd wychodzić. Oj, trochę się rozpadało. No niedobrze. Mam wam jeszcze do pokazania tutaj wieżę. Później myślę, że do niej jeszcze tutaj doprowadzę tutaj ścieżkę. Ale zanim pójdziemy do wieży, jeszcze wam pokażę tutaj, o, taki mój kącik, który zrobiłem. Tak sobie tutaj wchodzimy, nieco porośnięte, piwerko tutaj jest, możecie sobie tutaj skosztować. I ognisko, i można sobie normalnie piec kiełbaski. No teraz już nie, bo kurczę pada, także stąd uciekamy, bo zmokniemy zaraz, tak więc idziemy, strona właśnie wieża, bardzo fajna, podoba mi się, wchodzimy, chyba tutaj nic mi nie ukradniesz, co? Masz tutaj już jakiś blok trawy, tak więc proszę stąd uciekać, nie potrzebujemy cię, do widzenia. Sobie tak sięgnijmy wzrokiem, jak to tutaj wygląda. O, już tutaj nawet jakieś serduszko powstało. W sumie wypadałoby też w tym odcinku troszkę poprowadzić się po serwerku całym. To znaczy nie wiem, gdzie kto się wybudował. Na tabie możemy zauważyć teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ze mną graczy. Tak więc może do kogoś dzisiaj pójdziemy zobaczyć, co ciekawego się dzieje. I tak, udało mi się na live'iku, który był pierwszego dnia w otwarcie o godzinie 15, udało mi się zdobyć taką siekierkę ze szczęścią 3 złotą. Tak więc fajnie. Oprócz tego w Ender Chestie mam tutaj jeszcze takie rzeczy jak netherrack oraz ziarna kakaowe. Netherrack to na razie bardzo cenna rzecz, bo nether jest w sumie zamknięty. Także jak ja to zrobiłem? Oj, trzeba pokombinować, w jaki sposób ja mogłem tutaj taki netherrack zdobyć. No i idziemy w stronę tą, myślę właśnie, że
tu gdzieś, jak sobie pójdziemy. Czy teraz. I teraz takie pytanie, czy osiedlić. O, robi się tutaj ciemno już. Pytanie jest takie, czy osiedlamy się na płaszczyźnie, właśnie tutaj, czy osiedlamy się na szczycie góry? A może to i to? Po prostu będziemy mieli taką dużą działeczkę. W sumie przekonamy się już niedługo. Jak na razie tu muszę się poprowadzać tutaj jeszcze. Zobaczyć, czy coś tutaj. Tu się coś buduje? Czy dobrze widzę? Proszę mnie nie atakować. Może się na razie podkopię na dół i poczekam, aż ktoś się prześpi. To będzie chyba najlepszy sposób na przeczekanie. Są tutaj? Leci. Dobra. Nie zostawi mnie. Kurczę, nawet żykilofa nie mam. No trudno. Dobra, to zostawimy ten bruczek. Niech tak szpeci troszeczkę teren. I nastał dzioneczek. Wszyscy się palą. Także jest jak najbardziej, jak najlepiej. Teraz sobie patrzę, patrzę i kurczę. Podoba mi się ten widok. Podoba mi się widok właśnie taki z góry. Zaraz jeszcze to tutaj pozwiedzam do końca. Dajcie mi tutaj jeszcze zobaczyć, co mamy tutaj po tej stronie. Jakaś jaskinia nawet. Tak, coś tutaj się znajdzie. A tu dalej. Zobaczmy. Ładne te tereny tu z tyłu też. Tu mamy zaraz biom zimowy. Na zimowym się na pewno nie będę chciał budować, ale będę miał przynajmniej go blisko. Okej, warto wiedzieć, że będzie blisko zimowy biom. Także chyba już zadecydowałem. Nie myślałem, że to będzie takie łatwe. Nie myślałem, że to będzie takie łatwe, ale znalazłem całkiem blisko spawna. I tutaj będę rozpoczynał swoją budowę. Coś tutaj może postawię. Przejmuję ten teren. Tutaj ja mieszkam. Zrobię sobie tutaj może jakąś skrzyneczkę już. Także drewno muszę podbierać, bo nie mam żadnego, ani jednego bloku drewna. No to sobie zetnijmy jakieś chociaż jedno drewienko. Gdzieś tutaj jest brzoza. To tniemy. Ścinamy. No i pięknie. Później będę się zastanawiał, jaki tutaj dokładnie las zrobimy, bo raczej brzozowego tutaj nie chcemy. Chyba tutaj same dęby będą. Zobaczymy. Wszystko później się dowiemy. Także brzoza, wszystko tutaj przerabiamy. Robimy jeden stół rzemieślniczy. I może od razu zrobimy tutaj dwie skrzyneczki, podwójną skrzynię. Ja bym ją sobie na razie zakopał. Na razie ją sobie tutaj zakopię. Nikt nie powinien wiedzieć, że tutaj jest skrzyneczka. Tak więc ją zakopuję. Wszystko tutaj chowam. Ale
ziemi, dwa bloki sobie zostawiam. I tyle. Zrobię tutaj home'a od razu. W takim razie nie ma nas już na serwerku. I wybierzemy sobie stąd dwie osoby może, do których dzisiaj się udamy. Na pierwszy strzał niech leci majster. Zmienię sobie też tryb na kreatywny, żebym mógł sobie polecieć troszeczkę. No i zobaczmy. Majster, majster, majster. Widać, że ma sobie już działeczkę zrobioną. Tutaj jest serduszko już zrobione. Lawa w środku. No nieźle. I teraz całą wioskę sobie chyba przygarnął, z tego co widzę. Tak, wszyscy wieśniacy są pod jego władzą. No dobrze. Ma bardzo dużo sztandarów i... nieskończone źródełko lawy, z tego co kojarzę? Najpewniej tak. Także tak się tutaj bawi majster. Czy ma tutaj jakieś podziemia teraz? Takie pytanko. Czy czegoś ja tego... czy coś tutaj jest, czego ja nie widzę? Najpewniej tak. Akurat wyszedł. Ale nie widzę tutaj żadnych podziemi. Także to chyba tylko to. Może później coś będzie więcej. Ma tutaj dużo bloków złota już, dobrze. I drugą osobą niech będzie... a niech będzie Kefir na samej górze. Kefir tutaj... zrobimy sobie może tryb widza, będzie jeszcze lepiej. Wioska. Dobra. Kefir jest w wiosce. Również ma już działeczkę. I tutaj buduje... swój taki mini zameczek, z tego co widzę. Przyjrzyjmy się mu. Tutaj się wchodzi. Dobra. No coś tutaj próbuje. Coś próbuje, coś tutaj sobie dziobie. Enchantowane jakieś zbrojki tutaj już ma. A tutaj jak zejdziemy, to... taki trochę labiryncik widzę. No nieźle. Coś tutaj próbuje, próbuje, buduje. Jak widzimy, dzisiaj akurat teleportowaliśmy się do dwóch osób, które mają działeczki obok wioseczki. Także... tepamy się do siebie. I na dzisiaj to by było tyle. Tak więc będziemy się budowali na szczycie góry. Nie mówię tutaj, że to będzie pierwsza i jedyna działeczka, że tylko tutaj właśnie się będę osiedlał. Możliwe, że będę miał parę takich miejsc, w których będę po prostu miał swoje różne budowle. Wszystko możliwe, że będzie takie bardziej rozproszone niż na sezonie pierwszym. Zobaczymy. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!